Graj w lotto, graj w lotto, to najwspanialsze gra. Gram w lotto, gram w lotto, bo kto gra, ten ma. Stoi ona tutaj już prawie pół wieku. Nagle dla tej budki zmienia się opiekun. Niechaj budka stoi i dla niej jest chwała, bo ta budka Stasia oczy kosztowała. Dyrektorzy miasta oraz prezydencie, zostawcie tą budkę dla Stasia w prezencie. No jak pięknie. No to wczoraj pani ułożyła to? Tak. Wczoraj. Pięknie. To brawo, brawo, brawo. Mojej dziewczynie to się podobały mundury wojskowe. No i tak przyjechałem na urlop, w jednej wsiśmy byli, ale wcale jej nie znałem. Dopiero ją poznałem, jak przyjechałem na urlop. No, to jest taka duża wieś. Tak pod, stała tak pod ścianą na zabawie i tak mi się spodobała, że, że już no i? Zapoznałem się z nią. No. Teraz tańczyłeś ze mną chociaż raz? No, wszystkie kawałeczki, jakie były. No i później mówi, że mnie odprowadzi. No i poszliśmy z tą koleżanką i poszliśmy razem. To było chyba z kilometra albo lepiej do domu. No i odprowadził mnie pod dom. No, tam mnie tak odprowadził, bo tam trzeba dobrze do góry iść. Bo to taka góra, że góra, ciężko było wyjść. A tu człowiek był umęczony w wojsku, słaby był, nie? No tak. No i co dalej? No. No mów. No i nic, no i odprowadziłem cię. I kazała mi do domu iść. Że cię popchnęłam, no, chyba nie. No. Powiesz? No ty mów, a nie. No, ty zrobiła. No, Kaz chciał mnie pocałować, ja go popchnęłam, tak wpadł, tak. Było daleko, aż pod... No. No i sobie myślę, już w ogóle nigdy nie przyjdzie. Chociaż mi się bardzo podobało. Wygrała trzustkę, no tak. Zrobiłem sobie te numerki, jeszcze w penicyliny były takie korki, pamiętacie? No tak. To ja wziąłem te 49 korków i podpisywałem numery. Takie zatykane. Tak. No i wytypowałem to lotka, wylosowałem. Aha. I jedna cholera mnie gdzieś, ani dziury, ani nigdzie. Zginęła. I upadła i zginęła. No ale to mówię wam, zapadła się pod ziemię. No. No i 5 wytypowałem, a 6 wziąłem, dałem od siebie. A żebym wziął tą 6, przeliczył. Aha, której brakuje. Której brakuje i akurat tej, co brakowała, byłaby 6. No. Pan miał kilka razy już takie coś. Tak, i 5, 2 dostałem, a 6 później patrzę, wziąłem, przeliczyłem, jaki brakuje, mnie cholera wyszło. No. Dajcie spokój. No. No, szukałem chyba z godzinę czasu. I wersalki odsuwałem, takie różne i tapcia, i fotele, no całe mieszkanie i cholery. I nie znalazł pan nie. W ogóle. Gdzie to wpadło, to kamfora. No. Wygrała pani coś? Co? Wygrała pani? No jej pożyczyć chcę na dużego lotka. No. I pożyczyć chcę. Dobrze. A zrobi pani kawy? Zrobię. Czy nie macie? Zrobię. To wejdę. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Stasiu, 1 000 000 poproszę. Proszę bardzo. Jeden więcej tylko. Nie chcę. 11. Ale więcej jest. Ale jest 11, a pani 1 chce. A ja nie chcę, ja chcę 1. Mi wystarczy 1. Załatwi mi wszystko. No. Dzięki. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. A nasza dama została... No podobnież. Została nasza dama i Putin po niemiecku mówił z naszym papieżem. Proszę. Nie z naszym, no z papieżem. Z papieżem. Po niemiecku. No proszę, jaki mądry. Po niemiecku mówił po ten. Wie pani co. Wypełnię tylko sobie to lotka. Idę do mojego narzeczonego. Dobrze. Ale jak on ładnie wygląda, ten. Tak. Ten 70 przeszło lat, wygląda na 60. No, to tak. Najwięcej. To jeszcze tak. Dołożony. Tak, najwięcej. Nie? Prawda? Bardzo dobrze się trzyma. Pięknie wygląda, pięknie.
Jedna pani taka była z dwojgiem dzieci przed chwilą. Tak. No i też tak się wypytywała i mówi, ach, to metro to jest naprawdę niepotrzebne. Mówi, no, tu no, pomiędzy Jezu, blokami. Jak ja nienawidzę tego metra i tylko nieszczęścia będą. Tak. Tylko będą nieszczęścia. A co pani myśli? Pamiętam jego ostatnie spojrzenie nawet, jak, bo przyszedł do mnie, tam mi pomagał na Stołecznej i jeszcze się spojrzał, uśmiechnął się i tam coś powiedział do mnie, pa Stasiu. No i poszedł do pracy. I rano nie przychodzi. Koledzy przyszli jego po mnie, zajechaliśmy tam na tą Stępińską autobusem, zanim żeśmy dojechali. I wtedy lekarz mnie poprosił tam do pokoju i dopiero mi zaczął mówić, że mąż miał ciężki wypadek. I wtedy od razu mnie tak tknęło coś, bo mnie osobno jakoś i z dziećmi, na salę mnie zaprosił. I ja mówię, a co się stało? Bo wcale nie widziałam. A mówi, że widział nie będzie nigdy. I ja wtedy pamiętam, że mi się słabo zrobiło, że mi jakieś tam leki dawali, to pamiętam. I mówi, a niech pani nie rozpacza, bo walczy mi o życie. Już później, jak wyzdrowiałem, to kolega mi powiedział, jak przyszła, no bo prawie nieprzytomna była. I później poszła prosto do kościoła i dała nam mszę. No i ten kolega też był na tym mszy. Ta mszy była za wyzdrowienie za mnie. To w ogóle nawet żadnej modlitwy nie zmówiła, tylko klęczała i płakała. No i ten ksiądz też płakał, pamiętam. Tak ten kolega mi opowiadał, bo ona mi długo tego nie mówiła, no bo za jakiś czas mi to opowiadał. No, tak było. No i prosiła jednak, że wyzdrowiałem. Ja to się tak no. Boję. Ja bym puścił. No. Dobra, niech pan pije. Proszę. Dziękuję. O, jaka ładna kopka. No, napijesz się? Dziadek, przestań. Tu jest korek. No, mówi pani, że skończyło się te... Szkoda tyle lat. Sympatyczna babka tyle lat. Mnie też bardzo szkoda, o Jezu. Ja jak tu przyjechałem, to jestem zdrowszy. Tak? No poważnie. Wczoraj mierzyłem ciśnienie lux. Co przyjechałem, to zawsze miałem dobre ciśnienie. A pan? Co? Napije się pan? Ja? Tak. Nie. Zabronione mam. No wiem. Odchodzę od żony? Od lekarzy. Nie, lekarzy. A może ciastkiem albo czym? Rozbadalę. Weź. A co? Na ciśnienie? Nie, pan na taksówce jeździ. Kamienie. Kamienie? Na kamienie. Ja zaraz panu powiem. Ja 27 lat temu chorowałem na kamienie strasznie. Piwem sobie wyleczyłem w Ameryce przez rok czasu. I to panu mówię, nie wiem, co to jest to kamienie. Ale, już ale wiem, tam przychodziłem ale na nerkach czy na... W Nowym Jorku byłem. Ale na nerkach? Tak. Przechodziłem no klimatyzację, a teraz mam nerki lux. No wiecie, każdy lekarz inaczej mówi. Jedni mówią, że piwo zabronione, a drudzy tylko piwo. Nieprawda. Ja panu mówię, 77 lat kończę w czerwcu. Na razie mam szlaban, dostałem antybiotyki. Ale szczerze panu mówię, piwem wypukałem, ale 3 miesiące nic nie jadłem. 3 miesiące, przechodziłem klimatyzację. Jak dzwonek na siadanie, to, przepraszam za wyrażenie, wymioty nie łapamy. Dzwonek na obiad to samo. A nic pan nie jadł? Nic. 3 miesiące żyłem piwem. Piwem? Kamienie lux. Ostatni dzień? Tak. No zaraz. Może się pan napije wina albo szampana? Nie, nic nie mogę pić, bo mi te wrzody się tata szedł. Ojejku. Zabronione wam. Całkowicie. Nawet nic nie wolno? Tym bardziej. Całkowity mam zabroniony zakaz.
To jest. Częstuje pani dzisiaj, tak? Żegna tak, się tak. Z klientami. Czego się pan napije? O, obojętnie. Szampana? Łyczek. Szampan. No dobrze. Czy wina? Ja nie mogę. Kropelkę. Ja, no ja, odmówię, bo... ja będę jechał niedługo, ale kropeleczkę dosłownie tam symbolicznie. O, dziękuję. O, jak to rośnie strasznie. Tyle lat pamiętam, tu jest człowiek. Jeden. Człowiek przychodził, jak podstawówka była. My się już znamy ile? 40 lat? Więcej. Lepiej nawet. Więcej. Zaraz, od 65 roku. Tak. Od 65. No, wprawdzie miliona to nie wygrałem, ale miło było. Kilka mniejszych tak. Wygranych. Dziękuję. Jeszcze się pan poczęstuje, proszę. Dobra, do widzenia. Do dużo widzenia. Zdrowia życzę pani. Do widzenia. No. Dużo zdrowia. No i pan pozdrowi żonę ode mnie. Szczęścia i... O. Dziękuję pani bardzo. Pani się dobrze ułożyło w dalszym dziękuję. Życiu. No i żeby nie to metro, to by jeszcze stało, stałaby budka, robilibyśmy, nie mielibyśmy takiego kłopotu jak z tym metrem teraz. Tak by było. Takie jakoś nam się nie poszczęściło z tym metrem, naprawdę. Akurat, że trafili na tą budkę. Przecież tyle rysowali ciągle, mierzyli i mogli jakoś obejść. O tyle tam kawałeczek, żeby nie obejść. I ona wcale nie jest zła, może ona poobijana, bo to metro teraz całe rzucają. Teraz to druty, to wszystko druty. Tu, ale jak ją pomalować, odmalować, to dużo ładniejsza niż ta, co teraz budują. Można? To zaśpiewam sobie. O. Patrzę hen przed siebie, na gwiazdy na niebie, w moje urodziny oraz imieniny. Gram w lotto, gram w lotto, to najwspanialsza gra. Gram w lotto, bo kto gra, ten ma.